Tu Edyta i Magda. Witamy Was serdecznie w kolejnej części materiału. Tym razem porozmawiamy sobie o błędach, jakie zdarza się Wam popełniać podczas egzaminu w ruchu drogowym. Magda, powiedz proszę, jak będzie przebiegał taki egzamin? Podczas egzaminu państwowego w ruchu drogowym egzaminator będzie podawał osobie zdającej polecenia dotyczące kierunku jazdy lub wykonania określonego zadania. Polecenia te nie mogą być sprzeczne z obowiązującymi na drodze zasadami ruchu drogowego lub stwarzać możliwości zagrożenia jego bezpieczeństwa. Drogi kursancie, jeśli nie zrozumiałeś polecenia, śmiało poproś o jego powtórzenie. Zdarza się, że zdający komentują manewry, które wykonują. Jeśli to pomoże Tobie, zatem śmiało sobie mów. Nie myśl, że to zachowanie dla egzaminatora będzie dziwne. Nic podobnego. Raczej zobaczy on, że jesteś skupiony i pomaga Ci to w jeździe. Zatem przejdźmy, droga koleżanko, do omówienia najczęściej popełnianych błędów w ruchu drogowym. Pierwszym z najczęściej popełnianych błędów jest nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu na różnego rodzaju skrzyżowaniach. Problem głównie polega na niezrozumieniu zasad udzielania pierwszeństwa. Przypomnijmy, sytuacja taka ma miejsce wówczas, gdy zmusisz innego kierującego swoim zachowaniem i sposobem wykonania manewru do istotnej zmiany prędkości, zmiany kierunku jazdy lub pasa ruchu. Przykładowo, na skrzyżowaniu z sygnalizacją świetlną podczas zmiany kierunku jazdy w lewo, poza zachowaniem szczególnej ostrożności, powinieneś ustąpić pierwszeństwa przejazdu pojazdom nadjeżdżającym z kierunku przeciwnego na wprost lub skręcającym w prawo. A często dochodzi tu do interwencji, gdyż nie ustępujecie pierwszeństwa przejazdu. Słuchaj, a jakie błędy jeszcze kandydaci popełniają na takich skrzyżowaniach? Kolejnym przykładem błędu na tego typu skrzyżowaniu jest nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu podczas zmiany kierunku jazdy w prawo przy nadawanym sygnale czerwonym wraz z sygnałem w kształcie zielonej strzałki, tak zwanej strzałce warunkowej. I tutaj zdarza się, że osoby pamiętają o tym, iż trzeba się zatrzymać przed takim sygnalizatorem, pamiętają również o tym, że trzeba ustąpić pierwszeństwa pieszym, natomiast zapominają już o tym, że należy również ustąpić pierwszeństwa przejazdu pojazdom, które znajdują się na drodze poprzecznej, z nadawanym w tym samym czasie sygnałem zielonym. Równie często do nieustąpienia pierwszeństwa przejazdu dochodzi na skrzyżowaniach równorzędnych. Opowiedz o tym, Magda. Zdecydowanie tak. Skrzyżowania równorzędne są często problematyczne. Drodzy kursanci, nie dostrzegacie nieoznakowanych skrzyżowań, w wyniku czego dochodzi do niepoprawnej kolejności przejazdu. Powoduje to częste nieustąpienia pierwszeństwa. Skrzyżowania takie mogą być również oznakowane znakiem pionowym. Pamiętaj, pierwszeństwo przejazdu na takim skrzyżowaniu ma pojazd nadjeżdżający z prawej strony, tak zwana zasada prawej ręki. Należy nadmienić tutaj, że zasada ta nie dotyczy pojazdów szynowych i uprzywilejowanych, które mają pierwszeństwo niezależnie z którego kierunku nadjeżdżają. Najczęściej jednak do nieustąpienia pierwszeństwa dochodzi na skrzyżowaniach, na których to znaki ustalają pierwszeństwo przejazdu, a takich mamy najwięcej. Wynika to z różnych czynników lub ich połączenia, głównie z braku szerokiej obserwacji otoczenia przed i na skrzyżowaniu. Drodzy kandydaci, często nie potraficie też dostosować swojego zachowania do dynamicznie zmieniającej się sytuacji na drodze. Problem polega na braku umiejętności podjęcia poprawnej decyzji o wjeździe na skrzyżowanie oraz sposobie jego pokonania. Bywa, że sposób podjęcia decyzji względem nadjeżdżającego pojazdu jest poprawny, lecz wykonanie tego manewru jest na tyle powolne, iż zmusza ono innych kierujących do istotnej zmiany prędkości lub innych zachowań. Pamiętaj o tym, że dzisiejszy ruch drogowy jest bardzo dynamiczny. Zatem Twoje decyzje powinny być szybkie i trafne, a przejazd przez skrzyżowanie sprawny. Błąd drugi. Częstym problemem jest poprawne poruszanie się drogami jedno- i dwukierunkowymi, które jest kluczowe dla bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu, a jednocześnie podstawą szkolenia. Obowiązują na nich określone zasady poruszania się.
To prawda, zgadzam się z Tobą. Przyjrzyjmy się zatem tym zasadom oraz popełnianym błędom. Znaczna ilość wyników negatywnych jest za niepoprawną zmianę kierunku jazdy w lewo na drodze jednokierunkowej. Zapewne jest to zmora kursantów. Błąd ten polega na niezbliżeniu się do lewej krawędzi jezdni podczas wykonywania tego manewru. Pamiętaj, aby zająć odpowiednią pozycję na drodze wcześniej, przed zamiarem wykonania skrętu w lewo. Zdarzają się sytuacje, kiedy po skręcie w lewo osoba zdająca jedzie pod przeciwny kierunek ruchu, tak zwana jazda pod prąd. W takich momentach na chwilę zamiera nam serce, kiedy to widzimy jadący prosto na nas pojazd. Często nie ma zbyt wiele czasu na interwencję, aby nie doszło do zdarzenia drogowego. Egzaminator jest wówczas w większym stresie niż sama osoba zdająca. A propos jazdy pod prąd, przypomniał mi się kawał. Tak? To opowiedz go, Magda, proszę. Przysłowiowa Halinka jedzie samochodem pod prąd. Zatrzymuje ją policjant i pyta, czy pani wie, gdzie jedzie? No tak, jadę na zebranie. Ale chyba już się skończyło, bo widzę, że wszyscy wracają. Następną niepoprawną sytuacją jest potraktowanie przez Was, drodzy kandydaci, drogi dwukierunkowej jako jednokierunkowej, kiedy to jedziecie niepoprawnie w lewo od lewej jej krawędzi. Najczęściej zdarza się to na drogach z niewyznaczonymi pasami ruchu, a w szczególności takimi, które są wąskie. Aby nie popełniać tych błędów, kluczową sprawą jest świadomość, jaką drogą się poruszasz. A tą możesz pozyskać jedynie poprzez właściwą obserwację znaków przy wjeździe na daną drogę. Pamiętaj, wjeżdżając na drogę jednokierunkową, będzie to znak informacyjny droga jednokierunkowa. Brak tego znaku oznacza, że wjeżdżasz na drogę dwukierunkową. Następną informacją wskazującą, na jakiej drodze się znajdujesz, są znaki poziome. Podczas dojeżdżania do skrzyżowania na drodze jednokierunkowej będzie to linia pojedyncza ciągła, która to oddziela pasy ruchu przeznaczone do jazdy w tym samym kierunku. Natomiast linia podwójna ciągła rozdziela pasy ruchu o kierunkach przeciwnych i świadczy o tym, że znajdujesz się na drodze dwukierunkowej. Należy również nadmienić, że często nie potraficie poruszać się po drogach, na których pasy ruchu nie są wyznaczone, czyli na takich, gdzie nie ma znaków poziomych. Jazda takimi drogami sprawia Wam duży kłopot, gdyż pasy ruchu trzeba sobie wyobrazić. Dobra rada! Proponujemy, abyście już od pierwszych lekcji nauki jazdy zwracali uwagę na poprawną pozycję na drodze, gdyż jest to jedna z podstawowych umiejętności, jaką egzaminator będzie sprawdzał podczas Waszego egzaminu. Błąd trzeci. Niezastosowanie się do znaku stop. Błąd wynikający z braku poprawnej obserwacji, niewiedzy czy też ignorancji, jak również z braku podzielności uwagi, często spowodowanej stresem egzaminacyjnym. Przejechanie przez tak oznakowane skrzyżowanie bez zatrzymania się, czy też zatrzymanie się w niewłaściwym w tym celu miejscu, jest najczęstszym błędem podczas egzaminu. Drodzy kursanci, znak stop ustawiany jest na skrzyżowaniach szczególnie niebezpiecznych, na których widoczność jest znacznie ograniczona. Zatem niezastosowanie się do tego znaku może grozić poważną kolizją. Podczas egzaminu Wasze zachowania nie powinny pozostawiać wątpliwości. Więc pamiętaj, zatrzymanie jest to unieruchomienie pojazdu. Koła nie mogą się toczyć. Przyglądając się omówionym dziś błędom, które tak często popełniacie na egzaminie, należałoby się zastanowić, czy to egzaminatorzy są aż tak surowi? Przygotowałyśmy dla Was ten materiał, aby był narzędziem do analizy i przemyśleń, a Wasza droga do osiągnięcia celu była jak najkrótsza. Zachęcamy Was już wkrótce do obejrzenia kolejnej części materiału na temat błędów w ruchu drogowym. Pa! Pa, pa!